W Rokitnie przeżywamy rekolekcje prowadzone przez diecezjalną diakonię deuterokatechumenatu. Podczas tych rekolekcji formujemy się, przygotowujemy do drugiego stopnia oazy nowego życia. Poznajemy kolejne kroki ku dojrzałości chrześcijańskiej człowieka. Tym razem są to Słowo Boże i modlitwa. Te rekolekcje są skierowane dla tych, którzy z różnych powodów nie mają możliwości, okazji formować się u siebie w parafii, a chcieliby przeżyć jak najlepiej przyszło tegoroczne oazy w wakacje. Mamy też osoby, które przygotowują się do trzeciego stopnia, a więc formujemy się, modlimy, tworzymy radosną wspólnotę, ubogacamy się. Jest to też czas, który umacnia, jest dobrym duchowym odpoczynkiem, umocnieniem przed dalszą pracą, działaniami, które młodzież podejmuje w parafii, w swoich szkołach, tam gdzie mieszkają na co dzień.